19 sierpnia, wtorek. Przebudzenie było dla mnie szokiem. Nie wiedziałem, gdzie jestem i w jakim celu. Dopiero widok z okna przypomniał mi wydarzenia ostatnich dni. Spałem 3 godziny, a jakby wieczność. Czy wszystko w porządku? Zaniepokojony zjawiłem się na placu. Stocznia jeszcze spała. Krzątali się tylko ci najaktywniejsi lub ci, którym niepokój nie pozwalał spać. Kawa w siedzibie komitetu strajkowego i ustalanie planu na nadchodzący dzień. Jakże inaczej dla mnie zaczął się dzisiejszy poranek. Problemów oczywiście przybyło, ale organizację bytu strajkujących zdjął ze mnie komitet. Jakaż to ulga. Zaopatrzenie stołówek, oprócz stałego, finansowanego z funduszu socjalnego, zasilali okoliczni rolnicy i właściciele sklepów czy piekarni. Głód nam nie groził. Warty wokół stoczni zorganizowane były doskonale, a na placu powstały prowizoryczne ławki. Napawało mnie dumą, że wszyscy dbali o porządek. Stoczniowcy nie przywykli do bezczynności. Chętnie podejmowali się każdych zajęć. Powiększało się więc osiedle domków styropianowych. Poprawiała się estetyka ołtarza. Codzienne msze wieczorne, odprawiane przez ojca Rybę z parafii portowej, były dla wszystkich bardzo ważne. To takie niepisane, pozytywne podsumowanie kolejnego, szczęśliwie przebytego dnia. A do MKS-u dołączały kolejne zakłady pracy. Już było ich grubo ponad 100. To zawsze budująca wiadomość. Do komitetu strajkowego zaczęły napływać prośby o kilkugodzinne zezwolenia na wyjście w celu odwiedzenia najbliższych. Natychmiast powołana została specjalna komórka, która miała się tym zająć. Ustaliliśmy tylko, że nie więcej niż około 600 osób może uzyskać przepustki w jednym dniu. Skrupulatnie była odnotowywana godzina wyjścia i powrotu. Każdy musiał wrócić trzeźwy. Kto naruszy ten regulamin, zostanie publicznie usunięty ze strajku. Reżim iście wojskowy, ale musieliśmy mieć kontrolę nad tym, co się dzieje z naszymi ludźmi w razie nieszczęśliwego wypadku lub aresztowania. Przed południem otrzymaliśmy informację o działaniach komisji rządowej pod przewodnictwem wicepremiera Pyki. Niestety, kilkanaście zakładów wyłamało się i podjęło rozmowy z tą komisją. Było to dla nas przykre i niebezpieczne. Co się stanie, jeśli pójdą za nimi inni? Pyka zaproponuje przede wszystkim podwyżki płac, a my walczymy o wolne związki zawodowe. Próbowałem dowiedzieć się czegoś konkretnego w MKS-ie, ale sami wiedzieli tyle co my. Postanowiłem z Butkiewiczem jeszcze raz napisać wezwanie do strajku powszechnego w całej Polsce. Tym razem napisaliśmy to jako program Stoczni Gdynia. Wydrukowanie nie stanowiło dla nas żadnego problemu. Po raz pierwszy mieliśmy do dyspozycji własną drukarnię. Szybko przystąpiliśmy do działania. Nie dbaliśmy o formę tekstu. Musieliśmy szybko z listą postulatów dotrzeć w wiele miejsc w całym kraju. W pierwszej kolejności przedłożyłem tekst naszemu komitetowi strajkowemu. Po krótkiej dyskusji został zaaprobowany. Następnie przeczytałem go załodze. Było jeszcze łatwiej, więc drukujemy. Pozostały czas strajkowego dnia wypełniały nam liczne, acz wpisane już do programu strajkowego dnia, zajęcia. Został wydzielony plac przed bramą, na który mogli wychodzić wywołani stoczniowcy. Nierzadko były to spotkania wielopokoleniowe. Bywało, że przyszły wnuki, dzieci, żona i teściowa. Dla wielu takie spotkania zdarzały się tylko w najważniejsze święta. Wieczorem zaskoczyła nas informacja, jakoby kilkanaście zakładów podpisało porozumienie z komisją Pyki. Z MKS-u otrzymałem informację, że to kłamstwo i trwają rozmowy z komitetami strajkowymi. Takie prowokacje mogą się powtarzać. Ale jeśli nas poprze pół Polski, to rząd musi się ugiąć. Na moje polecenie Maciej Butkiewicz przygotował grupę wypadową kolporterów. Około 30 miało wyruszyć przed świtem z pierwszą partią materiału w Polskę. Pociągi dalekobieżne wyjeżdżają już w nocy, więc wszyscy musieli być gotowi. Osobiście nadzorowałem wszystkie przygotowania. Pieniądze na bilety wyłożył komitet strajkowy. Było już późno, gdy przybiegał stoczniowiec z informacją, jakoby ktoś płynął do nas od strony stoczni marynarki wojennej. Zlustrowałem kanał przez lornetkę z dachu drukarni. Naprawdę coś tam było. Kazałem wysłać holownik. Po powrocie holownika niespodzianka. To kilku przeciwników strajku, przerażonych publicznym pręgierzem na wózku, który im groził w przypadku odnalezienia przez ekipę specjalną. Zmontowali prowizoryczną tratwę i postanowili wydostać się ze stoczni, przepływając kanał. Resztę nocy spędzili zamknięci pod kontrolą.